Chciałem Państwu przedstawić parę gatunków naszej rodzimej fauny, w zasadzie ichtiofauny. Obecnie stoimy przy tej takiej najspokojniejszej części Odry, czyli miejscu, w którym prezentujemy największe nasze ryby. To jest część przedstawiająca biotop Starorzecza. No i prezentujemy tutaj między innymi potężne karpie. Karp, mimo że jest reprezentantem najliczniejszej rodziny ryb, czyli karpiowatych, nie jest naszym rodzimym gatunkiem. Został sprowadzony do nas w XVI wieku i obecnie jest kojarzony z Wigilią, z ogólnie z taką polskością, rybią polskością. Karpie występują praktycznie w większości wolno płynących rzek i stawów, dlatego że są często zarybiane, po prostu przez koła wędkarskie są wpuszczane do naturalnych zbiorników. W naturze raczej się nie rozmnażają. I jeżeli chodzi o inne ryby karpiowate, występują u nas również leszcze, krąpie i wiele innych. No cóż, no, karp jest rybą, która nie jest wybredna, jeżeli chodzi o pokarm. Dorasta do naprawdę dużych rozmiarów. To, co oferują sklepy, to są małe tak naprawdę egzemplarze. Tutaj te, które prezentujemy, to zwierzaki, które ważą grubo ponad 10 kg. Karp jest typowym gatunkiem hodowlanym, który jest przedmiotem handlowym. Jest to ryba, która występuje praktycznie w każdym zbiorniku, do którego ją wpuścimy. Niestety jest w środowisku naturalnym, się raczej nie rozmnaża. To, co pływa w Odrze, jest zazwyczaj efektem zarybień wędkarskich. Jeżeli chodzi o karpia, występuje czasami forma dzika, zwana sazanem. To jest taki karp, który jest troszeczkę dłuższy od tego egzemplarza, który przed momentem tutaj przepłynął. Ma pełne ułuszczenie, aczkolwiek 90% karpi, które spotykamy, są to różne formy selekcjonowane pod kątem małej ilości łusek i szybkiego przybierania na wadze. Także mamy między innymi golenie, mamy lustrzenie. Wszystko to jest zależne od, nazwy są zależne od fragmentów pokrytych u tej ryby łuskami. Karp jest jednym z największych przedstawicieli karpiowatych występujących w naszej ichtiofaunie.